bieżącym tygodniu z kilkudniową wizytą w Parlamencie Europejskim w Brukseli na zaproszenie pani Jadwigi Wiśniewskiej gościła 72-osobowa grupa mieszkańców województwa śląskiego. Centralnym punktem kilkudniowego wyjazdu studyjnego była wizyta w Parlamencie Europejskim i spotkanie z europoseł Jadwigą Wiśniewską, która opowiedziała o tym, jak wygląda praca europosła nie tylko podczas sesji plenarnych, ale także w ramach komisji parlamentarnych, których jest członkiem. Uczestnicy mieli również okazję zwiedzić Parlament Europejski, który zazwyczaj znają jedynie z przekazów medialnych. W programie wyjazdu był także czas na poznawanie historii, kultury i najważniejszych miejsc turystycznych Brukseli, takich jak Pałac Królewski oraz Pałac Narodów, okolice wzgórza Mont des Arts, Grand Place, starówkę ze stylowymi kamieniczkami i ratuszem, a także słynną fontannę Manneken Pis. Jak weszła pani do, że tak powiem, parlamentu, jak pani ocenia te zmiany i jak pani patrzy na przyszłość tego miejsca i też nasz wszystkich? Ja myślę, że Unia Europejska to dobry projekt, ale Unia Europejska ufundowana na tych wartościach, które przeświecały ojcom, założycielom Unii Europejskiej, którzy dziś są kandydatami na ołtarze. Niestety Unia Europejska bardzo ostro skręciła w lewo, odcina się od swoich wartości. Dąży się do powstania superpaństwa, a przecież Unia Europejska może być silna siłą państw członkowskich i my chcemy Unii Europejskiej ojczyzn, a nie Unii Europejskiej bez ojczyzn. Chcemy Unii Europejskiej wartości, a nie Unii Europejskiej bez wartości. I mam nadzieję, że te nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego dadzą taki rozkład w Parlamencie Europejskim, żeby Unia mogła wrócić do tych wartości, które są najbardziej cenne i na których winna budować, do skały. I bardzo się cieszę, że mogłam przyjąć dzisiaj w Parlamencie Europejskim ponad 70 osób. Moi goście z województwa śląskiego przyjechali z różnych części województwa, od Istebnej aż po Truskolasy, Katowice, Częstochowa, Bytom, Siemianowice Śląskie. 75 uczestników tej wycieczki miało okazję poznać Brukselę, zwiedzić Parlament Europejski, zobaczyć, jak funkcjonuje ta ważna instytucja. To spotkanie jest też taką okazją do tego, żeby ludzie się poznawali i też do prezentacji tej wspaniałej młodzieży, która tutaj jest ze mną, laureatów konkursów, które organizuje, bądź tych konkursów, którym patronuje. To jest młodzież najlepsza z najlepszych. To są ludzie, którym się chce zdobywać świat wiedzą, nauką, którzy są wytrwali, którzy samodzielnie podejmują trudne tematy, którzy wiedzą, że prawda często jest ukryta na końcu długiego artykułu. Ich wytrwałość, jeśli chodzi o dochodzenie do i utrwalanie prawdy o zbrodni katyńskiej czy o żołnierzach wyklętych, jest tym dziedzictwem, które wyniosą ze sobą, bo w taki właśnie oto sposób buduje się swój kod kulturowy. Ci, którzy znają historię zbrodni katyńskiej, ci, którzy wiedzą, że żołnierze niezłomni nie złożyli broni w bardzo trudnej sytuacji po II wojnie światowej, stawili czoła sowieckiemu okupantowi, ci ludzie nigdy nie pozwolą się z całą pewnością zmanipulować, bo wiedzą, że o prawdę trzeba zabiegać i prawdę trzeba pielęgnować. Dziękuję bardzo, ja bardzo serdecznie jeszcze pozdrawiam Istebną, OX, portal informacyjny. Mam nadzieję, że będziemy się jeszcze spotykać. Znaczy, początek zaczął się, kiedy przygotowywałem się do olimpiady przedmiotowej z matematyki i fizyki. No i tam po ciężkich przygotowaniach udało mi się obie zaliczyć o stopniu laureata i na uroczystym rozdaniu, znaczy u mnie w szkole, przyznania stypendium, pani Jadwiga Wiśniewska, europoseł, wręczyła mi tak mocno oficjalnie właśnie bilet do Brukseli na wycieczkę do Europarlamentu i tutaj ogólnie do zwiedzania miasta. Zaproszony zostałem w zeszłym roku w maju. I wycieczka miała się najpierw odbyć we wrześniu, ale przesunąłem na teraz na kwiecień. Sama olimpiada, wszystkie etapy odbywały się w mojej szkole podstawówce ze względu na warunki popandemiczne. Przygotowywali mnie do tego nauczyciele z mojej szkoły. Bardzo jestem wdzięczny pani Grażynie Pincepolok i panu Wojtkowi Czulakowi, że faktycznie mnie mocno tam dużo ze mną przerobili.
iż bez nich by to nie było możliwe. Pod wrażeniem jestem, jeszcze nie byłem w takim mieście. Duża odmiana kulturowa i bardzo ładne zabytki. Ogólnie wycieczka dobrze zorganizowana i świetnie przedstawione. Teraz taki drobny podziękowanie dla Pani za zaproszenie nas tutaj na ten wyjazd do Brukseli. Zapewne, że Pani jest znana duchem i sercem. Dla Portalox Mariusz Jaszczurowski.